Cześć, z tej strony Rodzimo Wiedźma. Witaj na słowiańskim podcaście. W tym odcinku opowiem trochę o kwarcu różowym. Zacznę od kilku podstawowych informacji na jego temat. Kwarc różowy, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z rodziny kwarców, czyli dwutlenków krzemu. Wykazuje się on zawartością tytanu oraz manganu, które odpowiadają za jego różowe ubarwienie. Zwykle występuje w odcieniu pastelowego delikatnego różu, jednak spotykany jest we wszystkich jego odcieniach, od bardzo jasnych po ciemne i intensywne, nawet niekiedy wpadające w czerwień. Często występuje w nim mleczno-białe zmętnienie, przez co minerał nie jest całkowicie przezroczysty i nieco jaśniejszy. Jego kuzynami są takie minerały jak ametyst, kryształ górski czy cytryn. Zdecydowanie należy on do twardych kryształów. Jego twardość określana jest na 7 w skali MOSA, co oznacza, że bardzo ciężko jest go uszkodzić i zarysować. Poważne szkody może wyrządzić mu jedynie przedmiot o wyższej twardości. Należy uważać z umieszczeniem kwarcu na ekspozycjach, na przykład w szklanych gablotach, ponieważ bez problemu jest on w stanie zarysować szkło. Dlatego w razie potrzeby najlepiej jest podłożyć pod minerał jakieś ochronne podkładki. Runa, która odpowiada kwarcowi różowemu, to Urus. Jej słowiańskim patronem jest Kupała. Kwarc różowy jest dość uniwersalnym kamieniem, dlatego będzie odpowiedni dla każdego znaku zodiaku. Jednak wyróżniłabym tutaj byka, bliźnięta i wagę. Na te znaki będzie on oddziaływał najmocniej. Odnośnie pochodzenia nazwy kwarcu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nazwa może pochodzić od starogermańskiego słowa kwar, oznaczającego zgrzyt. Prawdopodobnie tego właśnie słowa używali niemieccy górnicy, aby określić ten minerał. Kolejną możliwością jest pochodzenie od słowiańskiego słowa kwadry, które oznacza po prostu twardy. Nazwa może pochodzić także od greckiego słowa krystallos, oznaczającego lód, które mogło być odniesieniem do wyglądu tego minerału. Jest jeszcze jedna stosowana nazwa kwarcu różowego, z którym możemy się spotkać, a brzmi ona różenin. Prawdopodobnie wzięła się właśnie od tego, że kwarc różowy jest różowy. Kwarc różowy może być z powodzeniem wykorzystywany w medycynie niekonwencjonalnej. Korzystnie wpływa na poprawę pamięci i koncentracji, dlatego przyda się w momencie, gdy przygniata nas natłok nauki. Wpływa dobrze również na samopoczucie, redukując ospałość i dodając energii życiowej. Użycie kwarcu różowego jest dobrym sposobem na niwelowanie stresu oraz uczucia wewnętrznego niepokoju. Wpływa również w pozytywny sposób na leczenie dolegliwości sercowych oraz krążeniowych. Energia, która płynie z kwarcu różowego, ze spokojem może zostać określona jako energia miłości. Z uwagi właśnie na tę miłosną aurę jest zalecany do stosowania w celu poprawienia płodności. Jest on bardzo ciepłym minerałem, który samą swoją obecnością potrafi poprawić nawet najbardziej burzliwy nastrój. Być może właśnie dlatego kwarc różowy jest tak bardzo ceniony w relacjach międzyludzkich. Zdecydowanie jest on bardzo pomocny w budowaniu nowych relacji. Jednocześnie potrafi dodać nam odwagi i skierować nas na właściwą ścieżkę do właściwych osób. Kwarc różowy powoduje, że nowo nawiązane znajomości, stając się mocniejsze, są bardziej harmonijne. Kieruje nas on także do osób, z którymi stworzymy pełnowartościową i zdrową relację, jednocześnie chroniąc nas przed toksycznymi personami i niekorzystnymi relacjami. Kwarc różowy pozwala nam trafnie odczytywać ludzi oraz ich intencje. Dzięki temu chroni nas równocześnie przed złymi działaniami ze strony innych osób. Kwarc różowy wpływa też korzystnie na otwartość umysłu oraz bodźce płynące ze sztuki. Dzięki niemu stajemy się bardziej otwarci na otaczające nas piękno, co umożliwia nam zrozumienie i poprawne odczytanie wyrazów artystycznych. Kwarc różowy pozwala nam także na trafną interpretację własnych uczuć oraz myśli. Pozwala także odnajdować odpowiedzi na trudne pytania, jednocześnie sprawiając, że dobrze je zrozumiemy. Jest to niebywale pomocne, zwłaszcza w chwilach, kiedy mamy mętlik w głowie i sami nie potrafimy rozszyfrować poprawnie swoich uczuć. Z pomocą kwarcu różowego możemy osiągnąć wewnętrzną harmonię,
oczyścić się z niepotrzebnych wątpliwości i podjąć korzystne dla nas decyzje, zwłaszcza w sprawach, które dotyczą nas samych. Dzięki temu, że kwarc różowy wspomaga otwartość wobec świata i otoczenia, możemy otworzyć się na płynącą od nich dobrą pomocniczą energię i wykorzystać ją do wspomagania własnych celów. Kwarc różowy jest nieoceniony w sferze miłosnej. Wykazuje w tej kwestii naprawdę ogromne działanie. Zdecydowanie korzystnie wpływa na wzmocnienie uczuć partnerskich. Kwarc różowy ułatwia również pokochanie samego siebie. Sprawia, że patrzymy na siebie nieco łaskawszym okiem. Z jego pomocą zaczniemy dostrzegać w sobie wiele pozytywów, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Działanie kwarcu różowego spowoduje, że w naszych oczach zalety zaczną przyćmiewać wady. Jest to bardzo pomocne u osób, które mają zaburzone poczucie własnej wartości. Pomoże im dojrzeć swoje prawdziwe, czyste oblicze, bez wyolbrzymionych wad i samooceny postrzeganej przez wpływ nieprzychylnych osób. Kwarc różowy będzie również dobrym sprzymierzeńcem w pozostałych kontaktach międzyludzkich. Dokładnie z tych samych powodów sprawdzi się także w relacjach biznesowych, towarzyskich czy rodzinnych. Kwarc różowy wyzwala w nas miłość do świata, natury i otaczających nas rzeczy. Ma on wiele wspaniałych cech, dla których warto po niego sięgnąć i trzymać blisko siebie. Mając tak szerokie zastosowanie, kwarc różowy sprawdzi się nie tylko u artystycznych dusz i osób poszukujących miłości, ale jest on dobry dosłownie dla każdego, co czyni z niego swoisty, uniwersalny magazyn pozytywnej energii. Opowiem teraz troszkę o tym, w jaki sposób korzystać z kwarcu różowego, aby wyzwolić wszystkie jego cenne właściwości. Na początek skupimy się na relacjach międzyludzkich, takich jak przyjaźń czy miłość. Noszenie przy sobie kwarcu różowego zdecydowanie przyciąga miłość. Od samego początku roztacza nad pojawiającym się uczuciem barierę ochronną. Bariera działa tak, aby żadne negatywne wpływy z zewnątrz nie wdarły się pomiędzy dwie osoby, a wszelkie zalążki konfliktów wewnętrznych były duszone w zarodku. Pomaga to stworzyć zdrowy, świetnie funkcjonujący związek partnerski, w którym obie osoby będą czuły się dobrze. Dla osób poszukujących miłości najlepszym rozwiązaniem jest noszenie kwarcu różowego blisko serca, na przykład w postaci naszyjnika lub w kieszeni koszuli. Co wieczór dobrze jest wykonać pewien prosty rytuał, który pomoże w drodze do celu. Na początek musimy oddać złą energię do naszego amuletu. Możemy przekazać mu wszystkie wątpliwości oraz obawy. Później należy amulet oczyścić. Można zrobić to pod bieżącą wodą. Trzeba wtedy delikatnie obmywać minerał z intencją oczyszczenia ze wszystkich negatywnych energii. Po tym zabiegu należy naładować amulet pozytywną energią i przekazać mu wszystkie nadzieje oraz dobre myśli. Na noc dajemy amuletowi odpocząć, najlepiej w neutralnym miejscu, aby przez kilka godzin przyswoił i pochłonął więcej dobrej energii. Jak już mówiłam, kwarc różowy jest także bardzo pomocny w walce ze złym samopostrzeganiem. Wspiera nas w podnoszeniu samooceny, pozwala pokochać siebie i uwolnić się od blokad, które nie pozwalają nam postrzegać się w dobrym świetle. Kwarc różowy dodaje nam pewności siebie oraz odwagi. Aby wspomóc jego działanie w tych kwestiach, najlepiej jest umieszczać minerał jak najbliżej głowy. Dobrym rozwiązaniem jest noszenie go na co dzień w formie kolczyków. Jednak jeśli ktoś nie lubi tego typu biżuterii, to można korzystać z jego mocy także w czasie snu. Wystarczy umieszczać amulet na noc pod poduszką. Jak najbardziej sprawdzi się również noszenie przy sobie kwarcu różowego w formie zwykłego wisiorka, w kieszeni czy wśród rzeczy osobistych, na przykład w portfelu. I w takim wypadku amulet też będzie dobrze działał. Jednak umieszczanie go w okolicy głowy przynosi tutaj najlepsze rezultaty. Jeśli w ten sposób będziemy wykorzystywać nasz kwarc różowy, to jego oczyszczanie i przygotowanie będzie jednocześnie mniej i bardziej skomplikowane. Mniej, ponieważ nie trzeba oczyszczać go tak często, a bardziej, ponieważ należy przeprowadzać oczyszczanie dwufazowe. Najpierw należy umyć kamień pod bieżącą wodą, z intencją oczyszczenia i zniwelowania wszelkich negatywnych energii, które amulet od nas przejął. Następnie należy okadzić amulet ziołowym kadzidłem w celu zahermetyzowania i zamknięcia drogi powrotnej dla wszystkich energii, których się pozbyliśmy. Można robić to co kilka dni, a nawet raz na tydzień.
Kiedy dotykamy amuletu, musimy uważnie obserwować, jakie uczucia nam wtedy towarzyszą. Jeśli zaczną się one robić obciążające i pojawią się jakiekolwiek negatywne myśli, to sygnał, że nadszedł czas na oczyszczanie. Kwarc różowy możemy wykorzystać także, gdy mamy widoczne problemy z zaufaniem. Będzie on bardzo pomocny dla osób, które zostały kiedyś zranione lub są na tyle zapobiegliwe, że nie mają odwagi na to, aby komuś zaufać. Mają trudności z tym, aby przepuścić inne osoby poza swoją barierę ochronną. Kwarc różowy jednocześnie wspomaga zdobywanie zaufania oraz obdarzanie zaufaniem. Dlatego bardzo często, gdy pomaga nam otworzyć się na inną osobę, sprawia również to, że i ona zaczyna obdarzać nas zaufaniem. Buduje się wtedy korzystna relacja obustronna. Jeśli chcemy, aby kwarc różowy pomógł nam właśnie w tych kwestiach, to najlepiej sprawdzi się noszenie go w okolicach dłoni. Może być noszony w formie bransoletki, pierścionka, sygnetu, a jeśli mamy przed sobą stresującą rozmowę, możemy po prostu trzymać go w dłoni, używając go tym sposobem doraźnie. W trakcie ważnych rozmów, podczas których chcemy otworzyć się na inną osobę, kwarc różowy pomoże kontrolować emocje, minimalizować stres i nie dać się zbić z tropu. Aby jak najbardziej wykorzystać moc kwarcu różowego i by efekty pracy pozostały trwałe, zaleca się noszenie amuletu bez zdejmowania przez dłuższy okres czasu. Noszenie amuletu właśnie w taki sposób znacznie ułatwia oczyszczenie. Nie musimy zdejmować z siebie biżuterii, aby móc ją oczyścić. Możemy wykorzystać do tego rytuał oczyszczania osobistego, w którym oczyszczamy swoje wnętrze, powierzchnię, umysł oraz wszystko, co aktualnie znajduje się na nas. O rytuałach oczyszczania osobistego pisałam już na moim blogu, ale na pewno nagram o nich także osobny odcinek. Czyszczenie i pielęgnacja kwarcu różowego nie stanowią większego problemu, ponieważ kwarc różowy jest odporny na działanie wody. Raz na jakiś czas, gdy kamień nazbiera kurzu czy się ubrudzi, można omieść go pędzelkiem w celu pozbycia się zanieczyszczeń, a później umyć go pod wodą. Oczyszczanie energetyczne również jest dość proste. Jeśli nie używamy go często, wystarczy oczyszczanie przed użyciem. Natomiast gdy posłuży nam do oczyszczania lub będziemy z jego użyciem przeprowadzać bardziej skomplikowane rytuały, należy oczyścić go od razu po zakończeniu. Kwarc różowy możemy oczyścić poprzez opłukanie go pod bieżącą wodą lub włożenie do wody z solą. Nie zaleca się stosowania czarnej soli czarownic, ponieważ może dojść do zabarwienia powierzchni. Aby kwarc różowy mógł oddawać nam swoje właściwości, musimy go ładować. Najskuteczniejszą metodą ładowania jest wystawianie minerału na działanie promieni słonecznych. Najefektywniejsze będzie skorzystanie z tej metody w godzinach między 11 a 13. Najlepiej nie wystawiać go bezpośrednio na słońce. Można na przykład umieścić go w szklanym słoiku z wodą i postawić na parapecie. Zbyt długie przetrzymywanie na bezpośrednim słońcu może spowodować odbarwienie kamieni. Jak już mówiłam wcześniej, kwarc różowy jest odporny na wodę. Możemy go więc stosować również w celu spożywczym. Jest on całkowicie bezpieczny dla ludzi, roślin oraz zwierząt, w tym również dla ryb. Dlatego z powodzeniem możemy wykorzystywać go do ozdoby akwarium. Przygotowanie wody pitnej z użyciem kwarcu różowego jest bardzo łatwe, a tak przygotowana woda przejmuje wszystkie cudowne właściwości tego minerału. Do sporządzenia wody kwarcowej potrzebujemy szklanej butelki lub innego szklanego naczynia oraz surowych bryłek różowego kwarcu. Może to być kilka mniejszych kawałków lub jedna duża bryłka. Kamienie, których będziemy używać, najpierw należy oczyścić mechanicznie oraz energetycznie. Najlepiej poprzez umycie ich pod ciepłą wodą. Następnie należy umieścić je w wybranym naczyniu i zalać wodą. Najlepiej użyć wody mineralnej, niegazowanej lub filtrowanej. Po wykonaniu tych czynności odstawiamy naczynie na 24 godziny, po czym pierwszą partię wykorzystujemy na przykład do podlania roślin. Kolejne partie zostawiamy także na 24 godziny w jasnym miejscu. Najlepiej na parapecie, gdzie woda będzie mogła absorbować promienie słoneczne oraz księżycowe i ładować się ich energią. Tak przygotowaną wodę możemy przelać do innego naczynia, nastawić nową z użyciem tych samych kamieni, bez konieczności ich ponownego płukania i wyciągania z naczynia. Takie cykle możemy przeprowadzać wielokrotnie, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące z użyciem tych samych kawałków kwarcu różowego.
Po tym czasie należy wymienić kamienie. Natomiast jeśli używamy ich jako ozdoby, na przykład w akwarium, konieczność wymiany nastąpi jedynie, kiedy dojdzie do zaszlamienia lub zabrudzenia kamieni. W przeciwnym wypadku mogą sobie leżeć i tworzyć magiczną przestrzeń dla rybek. Woda, którą otrzymamy dzięki temu sposobowi, w zależności od przygotowanej ilości, może być wykorzystywana na różne sposoby. Można po prostu pić ją jak zwykłą wodę, dodawać do napojów lub nalewek. Można również pić małe ilości leczniczo, na przykład po łyżce dziennie. Z powodzeniem możemy jej używać także w celach kosmetycznych, na przykład do kąpieli, do przemywania skóry, dodawania do toników lub domowych maseczek i innych kosmetyków. W czasach starożytnych, zwłaszcza w Grecji, Egipcie i Rzymie, kwarc różowy służył jako pomocnik przy oczyszczaniu organizmu. Bryłki poddawano także sproszkowaniu i dodawano do napojów albo sporządzano z nich specjalne eliksiry, ponieważ wierzono, że ma on działanie neutralizujące trucizny. Jak widać, kwarc różowy jest naprawdę bardzo uniwersalny i ma wiele cudownych właściwości, dlatego warto się z nim zaprzyjaźnić i mieć go zawsze blisko siebie. Niebawem pojawią się kolejne odcinki, w których przedstawię następne minerały. Zapraszam do komentowania. Jeśli znacie inne zastosowania kwarcu różowego lub jakieś ciekawostki na jego temat, bardzo chętnie poczytam.